jednym połączył i on taką wskazówkę podał. W każdym położeniu dziękujcie. W każdym położeniu, to jest bardzo trudne, jak Państwo domyślają, ale to znakomicie, znakomicie znaczy to ułatwia zachowanie pogodnego usposobienia. Bo żeby w każdym położeniu dziękować, to warunkiem sine qua non jest najpierw znalezienie w nim jakichś dobrych stron. I to mówię niezależnie od tego, jak to położenie wygląda, na co się zanosi. Poczuł się humoru. No tak, no jak już nic nie można zrobić, to a plan, jak już nic nie można zrobić, to dobrze jest przynajmniej rozumieć, co się dzieje. Ważne, tak, jak mawiano w Hitlerii, co cię nie zabije, to cię wzmocni. Więc bardzo dobrze jest rozumieć, co się dzieje, bo wtedy człowiek wie, czy to mnie zabije, czy mnie nie zabije. Czy jest w stanie mnie zabić, czy tylko wzmocnić, prawda? O. Można? Proszę bardzo. Ja chciałbym jednak tak, ten optymizm. Wspomniałem sobie takiego myśliciela, który wchodzi na cmentarz i jednak widzi same plusy, a nie krzyż. Proszę pana, no jest tu, jest... To taka nota. Tak, tak, ale co, no, co to, ale co to szkodzi? Co w tym złego? Co w tym złego? Proszę państwa, ponieważ już... Proszę bardzo. No już mówiłem, pan Szmajdziński, pani Izabela Rewa-Nowacka i pan Sebastian Kępiniuk. Ale dlaczego? Uważam, że ich działalność była szkodliwa dla Polski. Na przykład pan Szmajdziński jako minister obrony, już nie mówiąc o wcześniejszej jego aktywności, jako minister obrony rozbrajał państwo polskie. Za jego osobę jest trudno uznać, że ma jakąś zasługę położył w tym. Jeśli chodzi o panią Jarugę Nowacką, bardzo dużo się natrudziła nad tym, żeby podważyć stabilność takich organicznych struktur społecznych naszych i takich pozytywnych wartości tradycyjnych, więc trudno to uznać za działalność pozytywną. No i wreszcie pan Sebastian Karpiniuk, który nie chodzi o to, że jest antybaczny, ale on krótko się tam zaznaczył swoją obecność jako parlamentarzysta, ale ja obserwowałem jego udział w komisjach przyjmowych rzeczy i był wyjątkowo niesprawiedliwy i stronniczy. Był wyjątkowo niesprawiedliwy i stronniczy, jeszcze bardziej niż pan Jarosław Sekuła, którego naprawdę trudno jest jakoś prześcignąć stronniczości. Otóż pan Sebastian, pan Karpiniuk się to udało, więc nie mam do niego tego, no współczuję mu jako człowiekowi, że zginął, ale żeby mu pomnik stawiać tylko, a mówię, ale gdyby na kopnusz umarł, to co? To też byśmy go honorowali, pomnicie? Czy na zawał serca? No jakoś poczucie rozsądku trzeba zachować i żeby nie dopuszczać, tak nie wszystkich znam, żeby nie dopuszczać do inflacji, bo powiedzmy, jak była afera z arcybiskupem Wielgusem, no to nie podniosły się głosy, że jest on męczennikiem. To naprawdę bez przesady, proszę państwa, bo to co powiemy, jak ktoś zostanie zamordowany? Nie z powodu tego... Proszę. Ale ukamienowany został. Proszę pani, nie został ukamienowany, a jeżeli został ukamienowany, to na własne życzenie. Proszę pani, bardzo przepraszam, przypomnijmy fakty. Nie, bo to, że tam ja ani lata, ani fakt. Tylko przecież arcybiskup Wielgus, kiedy miał zostać tym ordynariuszem warszawskim, powołał komisję kościelną. Przecież to na jego żądanie została powołana, bez jego wniosku nie miałaby wstępu do IPN-u. Powołał komisję kościelną z profesorem Łączkowskim na czele. Ja akurat znam profesora Łączkowskiego i innych członków tej komisji. Uważam, że to są ludzie, no nie byli, bo żyją, to są ludzie poważni i uczciwi. A profesor Łączkowski jeszcze w dodatku ma odwagę cywilną, bo warto przypomnieć to naprawdę, żeby nie zostało to zapomniane, że był jedynym sędzią Trybunału Konstytucyjnego, który w
od wyroku delegalizującego uchwałę lustracyjną napisał wodum separatum. Także miał odwagę cywilną jeszcze przypełnę. I ta komisja kościelna powołana na wniosek arcybiskupa Wielgusa. Dlatego to mówię, że ksiądz prymas Glen powiedział, mówił tam publicznie, co to za sąd, my nie chcemy takiego sądu. No to taki to sąd był. Taki to sąd. I ten sąd, ta komisja powołana na życzenie pisemnie wyrażone arcybiskupa Wielgusa stwierdziła to, co stwierdziła. Więc jeżeli nawet został ukamienowany, to przez nie został ukamienowany, to na własne żądanie. Dlatego ja wiem, co mówię. Poza tym zatrudnił tego samego mecenasa, co to dla mnie było. Znaczy to, że Rywin zatrudnia jakiegoś adwokata i ktoś inny, adwokat broni przestępców na ogół, więc to chyba trudno jest mu zazwyczaj, że tak jest. Natomiast rzeczywiście ja znam tego pana Gontarskiego, pana doktora Gontarskiego. On w ogóle, to jest ciekawa postać, bo on w ogóle jest z zawodu weterynarzem. No taki, tak jak pan minister Pich jest psychiatrą, minister obrony, no to ten ale no, jest doktorem i ma taką reputację specjalisty od prawnego. I kiedyś z nim rozmawiamy, bo ja go znam. I kiedyś z nim rozmawiamy, no i tak rozmawiam właśnie między innymi na temat Radzenia Wielgusa i ja mówię mu, panie doktorze, no przecież arcybiskup Wielgus się przyznał. Przyznał się. W wywiadzie dla Gazety Wyborczej. Proszę pani. No. A on mówi mi tak, bo mu kazali. Ja mówię, a co mu jeszcze każą i co zrobi? Proszę pani, jak ktoś się przyznaje, załóżmy, że nieprawdziwie do tego, że był agentem, bo mu kazali, to znaczy, że jeszcze gorzej, to znaczy, że mogą go szantażować czymś jeszcze gorszym niż agentura, to nie wiem czym. I naprawdę ja na jego miejscu, to wie pani, nawet nie myślał o tym, żeby zostawać jakimś ordynariuszem warszawskim. Naprawdę, nie twórzmy sobie, ja to nie ukrywam tego, co myślę i mówię to również, jak ktoś chce mnie słuchać publicznie, bo mówię, po co mamy sobie tworzyć bohaterów naciąganych, no. Tak jakbyśmy mieli... bardzo prawdę pisze. Nie, nie, ale proszę pani, proszę pana, to nie było, nie. Gazeta Wyborcza różne rzeczy pisze, natomiast to był wywiad autoryzowany. To był wywiad autoryzowany, więc... Dla mnie argumenty Gazety Wyborczej... A ja przepraszam, bo jeśli od 1991 roku tej gadzinówki do ręki nie ale nawet to, że ten przeczytać te prolog. Ale to, że dla mnie argument, że Gazeta Wyborcza jest żaden, tak jak argument, że pani Sendyszyn powiedziała to, czytam to. Dla mnie pani Sendyszyn w ogóle nie istnieje. No, pani nie ja ona sobie nie robi w tych wejciach i proszę pani, ale jak to zaistnieje? Dla mnie nie. Proszę pani, ja nie powołuję się na panią Sendyszyn jako autorytet, natomiast no, nie jestem w stanie zaprzeczyć temu, że ona istnieje. Nawet jak jej bardzo nie lubię, to kogoś nie lubię. Nie lubię jej, bo właśnie dlatego, że istnieje, to jej nie lubię. No, gdyby nie istniała, to nie miałbym za prostu do niej. I ona jest, wie pani, jest Polką. No jest Polką. Mam wątpliwości. Nie. Proszę pani, no, pani nie dopuszcza do głowy myśli, że Polak może być łajdakiem. Otóż zapewniam panią, że może. Mnóstwo ludzi. Tak, więc pani Sendyszyn akurat do tej grupy się zalicza. Jest to całkiem liczna grupa. Dlatego mówię, że bo zaczęło się od tego, że krzyż dzieli. Dzieli. No. Nie. To jest krzyża, ludzie dzielą. Ludzie dzielą. Krzyża. Jeszcze nie było tego krzyża, nie było wypadku, a społeczeństwo było od początku tak podzielone. Z taką ilością jadów. Proszę pani, dobrze. Dobrze, to inaczej w takim razie. Czy pani wierzy w istnienie diabła? Szatana, no. Czy szatan nie odczuwa wstrętu? Jedną trzecią
zgadnie. Więc proszę pani, jeżeli istnieje szatan, to znaczy, że działa w świecie i niektórych ludzi skutecznie musi. Tak, ale to bez względu na to, czy krzyż ustawiono, czy nie, czy tam się ludzie modlą, czy nie, ja tam nie byłam. No więc ja pani mogę, no więc ja pani mogę powiedzieć jako ściany na oczy. Oddział był, jest i będzie. I bez względu na to, czy krzyż jest tu, czy tu, czy ludzie się modlą tak czy inaczej. Są tacy, którzy się modlą. Sama byłam ludzie dzielą różne rzeczy. Sama byłam świadkiem, jak dotąd wyciągał odor po komunię z kościela, potem się okazało, że to jest świadek Jehowy, a chodziło mu o wejście struktury samorządowe. Proszę pani, no, ludzie dzielą różne rzeczy. Na przykład dzielą ich poglądy polityczne, dzielą ich poglądy na pochodzenie. Tak, stosunek do krzyża ich też dzieli, no proszę pani. Nie rozumiem, dlaczego pani nie chce tego przyjąć do wiadomości. To przecież normalnego nie jest, ani odkrywczego. Panie Stanisławie, ale nie wszystko, co dzieli, to złe, bo ja nawet z żoną... A ja nie mówię, że ja z żoną łoże dzielę i jest okej. Okay. Ja przecież powiedziałem. A tak, ale niech pani słucha, ja z żoną łoże dzielę. No widzi pan. Dzieli nas łoże, jest fajnie. No raczej łączę państwa, sądzę, ale... A tak się prawda mówi po to, że... Jeżeli coś ludzi dzieli, to nie znaczy, że to jest złe. I ja nawet uważam, że to dobrze, że społeczeństwo polskie się dzieli, ponieważ łatwiej nam wtedy odróżnić łajdactwo od snorki. A to jest pozytywne, to jest dobre, to nic złego w tym nie ma. Proszę państwa, bardzo dziękuję, ponieważ już widzę, że cierpliwość... Ale,